Siema, 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 dzień dobry wszystkim, piątek, piąteczek, piątugio. Proszę Państwa, jest bardzo zimno dzisiaj, ale to strasznie, normalnie idzie zima. Nie wiem, co tu się będzie działo za chwilę, ale wydaje mi się, że tu jest coś blisko zera. Zaraz zobaczymy, czy to coś tu odczytuje, temperaturę w samochodzie. Mam trzy message na samochodzie, o co chodzi w ogóle? Ale głównie to hamulce dzisiaj będą robione, powiem wam, czekajcie. Nie widzę. A, 8 stopni jest, ja pierdziu. Jest naprawdę chłodno. Znaczy, odczucie jest jeszcze zim więcej, jakby było mniej, tak naprawdę. O, dobrze to zabrzmiało? Piąteczek, słuchajcie. Ja jestem w drodze do Jacka. Po drodze jeszcze mnie sąsiadka zahaczyła na chatting. Taka starsza pani, a wiecie, starszym ludziom nie odmawiam rozmowy, bo oni za dużo czasu spędzają sami i potrzebują tej rozmowy, więc czy się śpieszę, czy nie śpieszę, zawsze stanę i porozmawiam. Więc zagadała mnie i tak i o tym, i o tamtym, i tu, że elektryk, i tu, że kable, i tu poprosiło mi jeszcze o to, żebym, czy mógłby mi tam zasilować taką dziurkę jakąś w garażu. Pierdoły, no nic, to zrobię, nie ma problemu, jak wrócę. Taka miła babina, powiem wam, taki strażnik Teksasu naszej ulicy z drugiej strony, ona wszystko o wszystkich wie i no wiecie, o co chodzi. Taka pani, która siedzi w oknie i o wszystkich wszystko wie, ale bardzo miła, nie mogę nic o niej powiedzieć złego. Zawsze tak, wiesz, podeszła do mnie pierwsza, tak naprawdę zaczęła ze mną rozmawiać, jak się pojawiłem w tej okolicy. Tak zawsze mnie chwali, że ciężko pracuję i w ogóle, że mam taką rodzinę, że wszyscy wychowani. W ogóle taka przemiła jest. Fajnie się tego słucha, powiem wam szczerze, z drugiej strony, że ktoś tak docenia to, wszystko widzi z boku. Także spoko. Wiecie, nie jesteśmy tutaj, jesteśmy tak naprawdę tutaj sami. Nie mamy rodziny, nie mamy nikogo. I takie osoby robią się dla nas coraz bliższe w tym momencie, nie? Więc słuchajcie, jadę do Jaca. Z rana niech tylko sprawdzimy na szybko, co tam ewentualnie możemy jeszcze szybko zupdate'ować na tej pracy, co tam ewentualnie zostało. Zrobię kilka spotów, albo dzisiaj, albo jutro, albo jak wrócę. Muszę nagrać jakiś filmik odnośnie tej budowy i po polsku, i po angielsku, aby było na pamiątkę. Już wszystkie blaty są, także też jest możliwość pokazania w środku automatycznie, jak to jest, wiecie, zrobione. Także spoko. I co? I lecę do chłopaków. Muszę zawieźć im wiertarkę, bo muszą te mocowania zacząć mocować na ścianach. Wyprowadzili sobie trochę rogi wczoraj. Dzisiaj mam nadzieję, że pociągną sporo ścianki do góry. I murują. Do końca tygodnia następnego chciałbym już mieć naprawdę wszystko skończone z murarką. Problem jest z oknami, jak wiecie, będziemy musieli czekać za oknami. Mam nadzieję, że choć powiedzą 2-3 tygodnie, to zrobią je wcześniej, bo ja coś czuję, że oni też tak mówili wtedy, jak robili nam okna na ten projekt, właśnie tutaj na ten ogród, że też mówili, że trzeba czekać, a ostatecznie okna się pojawiły wcześniej. Chyba coś takiego tam było, coś takiego było, już nie pamiętam wszystkiego dokładnie. No i tyle. I będziemy jechać z Jackiem, wiecie, ogarnąć tą rurę z wodą dla... Co ta pani tutaj robi? Jakieś triki na głównej drodze. Do przodu, cofa, ustawia się pod płot jakaś posrana, no. No ale nic. Życie. Więc pojedziemy z Jackiem zrobić rurę z ciepłą wodą. Pokażę wam, o co chodzi. Taki patent, powiem wam trochę. Wspominałem o tym, no ale jak klient tak chce i tak zaakceptował, to była jedna z wielu możliwości. Stwierdził, że ta opcja dla niego będzie lepsza i tańsza. Wiecie, jak to się kończy. Więc oby był zadowolony. Oby nie wydał tych pieniędzy na bez sensu, bo wydał pieniądze na materiał, wyda pieniądze na jakąś tam robociznę. No i mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało poprawnie. Poza tym mam też na miejscu już wycenę. Rozmowę z panią, gdzie wycenę robiłem na remont kuchni, przenoszenie kuchni. Tego nie wiem, czy wam pokażę, czy ona mi pozwoli nagrać, czy nie pozwoli. Zobaczymy na tym spotkaniu. Ale tą robotę miałem ewentualnie przyspieszyć przed święta i ją wrzucić. Nie wiem, czy będę ją na siłę tutaj próbował wrzucać.
czy zostawimy po prostu ten projekt na luty i sobie spokojnie zacznę rok, czyli będę miał jeden projekt, drugi, będę miał wystarczająco projektów takich, żeby się rozbujać od nowego roku. A tu do końca roku pójdę wabank i zobaczymy, czy coś się dotopuje, czy nie dotopuje. Jak się nie dotopuje, no to życie, po prostu będziemy musieli sobie zrobić wolne. Zobaczymy, jak to będzie. Zazwyczaj jest tak, że się coś tam zawsze ktoś coś zgłosi. Ostatecznie zawsze się gdzieś te tygodnie, tydzień, dwa wypełni. Nawet szczerze powiedziawszy, to tydzień możliwe, że znajdę też chłopakom robotę u siebie tutaj na tym domu, który wynajmuję, bo też wszystko czeka, jakieś pomalowanie kuchni, korytarza. Mam farby prawie od roku, magnata z polskiej hurtowni w Southampton i do tej pory jeszcze ich nie użyłem. Też, no po prostu nie mam czasu, fizycznie na to czasu. Jak wracam do domu, to już jest dupa, już jestem zmęczony, nie chce mi się tego robić. A na weekendzie zazwyczaj planujemy co innego, więc to też zawsze trzeba kiedyś zrobić. Dobra, ja kończę, moja żona do mnie się dobija. Zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia. Cześć. Dobra. Słuchajcie, piąteczek. My nadajemy z tego miejsca. Wy już to miejsce znacie, ale chciałbym wam opowiedzieć od początku, jaki to był projekt, z czym się tutaj ten projekt wiązał. Także pamiętacie, słuchajcie, była tu inna budka, dużo niższa. Miała ten filtr gdzieś na środku i boiler, który stał tam z tyłu, był totalnie już nieczynny od wielu lat i państwo sobie planowali, zbierali pieniądze na to, żeby zrobić coś ciekawego. I trafili na takiego budowlańca jak ja. Ja im to wszystko narysowałem. Był to projekt jeden, później był projekt drugi. Gdzieś tam nawet te skecze pojawiały się na Instagramie. I tak poszło. Więc ostatecznie rysunek został zaakceptowany taki, z tym wysunięciem dachu, z otwarciem tutaj po prawej stronie, aby stworzyć tak zwany bar area. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ale zanim tam wejdziemy, to jeszcze popatrzmy dookoła. Tu cała konstrukcja drewniana, wszystko było wyrzucone, bo było dużo niżej. Żeśmy wszystkie te drewniane elementy wyrzucili. Nowa konstrukcja została tutaj zrobiona pod ten plastikowy decking. To wszystko też jest wszystko nowe. Jedynym starym elementem jest jacuzzi, ale pani sobie go odmalowała, aby trafił kolor w kolor drzwi, bo tak sobie to wybrała. Także fajnie to wszystko tutaj zaczyna wyglądać. Macie gdzieś tam spota z drona w ostatnim filmie, więc też możecie sobie zobaczyć ten widok z góry. Zacznę od tyłu tak naprawdę, czyli pokażę wam, jak cladding wygląda dookoła. LEDy się palą, także trochę to mruga. Mamy cladding zrobiony wertykalnie. Też mieliśmy przygód trochę, pamiętacie, ale ostatecznie materiału starczyło, nie było problemu. Komin działa, widzicie? Boiler jest uruchomiony. Pan tu podgrzewa sobie delikatnie wodę. Tu jest stworzony teraz service room w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu service room, gdzie doszły jeszcze półki, bo ten blat, który był oryginalnie na kuchnię, właściciel chciał sobie go wykorzystać, więc kupiłem te brakiety wczoraj i została półka wrzucona do góry i półka wrzucona tutaj. To jest odpad, więc on na razie sobie trzyma i tak nie wiem, co on tam zrobi. I tu mamy tak, mamy pompę, mamy filtr, mamy boiler. Firma Giena. Mamy nową skrzynkę elektryczną, mamy programator, który obsługuje pompę i obsługuje boiler. Mamy jeszcze tutaj dodatkowy switch na pompę, mamy na boiler i mamy na jacuzzi tutaj. Poza tym wszystko, cała elektryka jest nowa, opisana pięknie. Wszystko zostało naprawdę tutaj poprawione i zrobione od nowa. Tutaj mamy pomieszczenie te główne. Drzwi mamy po obu stronach. Także jedna para drzwi, druga para drzwi, bar, do którego za chwilę wrócę. Ale wchodzę do pomieszczenia tędy. Tutaj macie ten suficik z podbitką, światełkami. Fajnie to naprawdę wygląda, słuchajcie. Tu już stoi kanapa. Także zaczynają się tutaj klienci urządzać. Tu jeszcze pójdą jakieś obrazy, tam w toalecie jakiś obraz stoi, tu jeszcze coś. Także tak to wygląda dookoła.
czyli cała konstrukcja, OSB, plasterboardy, wiecie, no, no masa elementów, które musiały tu się odbyć, aby to wszystko wyglądało tak, jak teraz wygląda. Mamy kawałek kuchni, mamy zlew, mamy wieszak na szklanki, mamy kilka szafek, mamy lodówkę, mamy heater, który też jest tutaj zamontowany pod zlewem bardzo ładnie. Mamy kran z Ikei, który działa odwrotnie w ogóle. Wyobraźcie sobie, że typowo po brytyjsku woda jest ciepła po lewej stronie, a tu jest po prawej. Bardzo dziwne. To tak jakby może on miał stać bokiem, ten kran, już sam nie wiem. Ale według instrukcji miał stać tak. No nic. Chyba, że faktycznie. A to było dziwne. Jeszcze to sprawdzę. No nieważne. Tak ogólnie tu żeśmy z tym klientem by ustalali, że tak ma ta bajka chodzić. Więc teraz wychodzi na to, że ciepło jest po prawej. Nie moja bajka. Tak było ustalone. Co do pomieszczenia. Mamy tutaj dwie pary drzwi. Tak jak widzicie, dosyć przestronnie tutaj jest. Ten domek jest w wielkości 4x7. Ogólnie cały. Razem z tym pomieszczeniem tam z boku z tymi pompami i bojlerem. Oprócz tego kwadrata, czyli tak jakbyśmy liczyli ten kwadrat, jeżeli chodzi o powierzchnię budynku. Tu mamy okienko barowe, które się otwiera w ten sposób. Także pięknie to wygląda, zobaczcie. I widok jest przepiękny, nie? Jacuzzi, woda, światełka. Tu jeszcze prawdopodobnie będzie heater zamontowany, ale to może w przyszłości. Nie, no cudownie. Tu mamy toaletę. Tutaj też pamiętajcie. Pamiętacie, też była robiona, jest tu maserator wstawiony, nowy zlew i okienko. Jeszcze jakiś obraz, jakaś szafka tu widzę stoi już gotowe, także będą coś tutaj montować na ściany. I tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o projekt, naprawdę dużo elementów musiało się wydarzyć, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Krzesełeczka stoją. Tutaj będzie w wakacje barman, który będzie robił koktajle. Tu sobie ludzie usiądą, ktoś będzie siedział w jacuzzi, ktoś będzie siedział w basenie. Powiedzcie, czego tu więcej do życia. Tam jeszcze zrobiliśmy mu kran na zewnątrz, też na ostatnią chwilę, bo sobie poprosił. Nie no, świetnie, słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolony. Zmykamy stąd, zobaczymy się za chwilę u chłopaków. Ten film będzie długi. Cześć. Dobra, powiem wam coś. Poprawiliśmy ten kran, bo jakoś to mi się nie widziało. Wszystko wszędzie jest. Tak, także teraz rączka jest z prawej strony. Ja, wydaje mi się, tak będzie lepiej. Nikom tam się już nie ten, ten klient nie rzuca. Ma być po mojemu. I tyle. Będzie ładnie. Dobra, my stąd zmykamy. Tak, to daleko może, co? Nie, jest dobrze, jest równo. Jest równo, patrzyłem z boku, jak z boku patrzysz. Dobra, lecimy do chłopaków, zobaczymy się za chwilę. Hej. Dzień dobry. Ten zimny dzień. Jest bardzo zimno. I nie założyli rękawiczek, mogę wam powiedzieć. Dostali takie ładne, ciepłe i nie noszą. Ale to nic, bo podobno im wygodnie bez. Jak chcą, to niech im marzną, kurwa, palce. Jak baba. Tak. Także słuchajcie, murki lecą do przodu. Chłopaki naprawdę tutaj mieli zadanie wczoraj wyprowadzić rogi, ale jak wyprowadzili rogi, to ściana na momencie rośnie, zobaczcie. Także zanim padnie ta bateria jeszcze raz. Murują, super, my lecimy do Haslemere, zobaczymy się za chwilę. Cześć. Przetransferowaliśmy się do Haslemere. Jest tu strasznie busy. Zobaczcie, co się dzieje. Tą posiadłość pamiętam. Wydawało mi się, że naładowałem bateryjkę, jak jechaliśmy. Zobaczymy, ile ona wytrzyma. No nic, tutaj mamy do zrobienia, słuchajcie, tą rurę. Słuchajcie, pokazuje mi, że mam 30%, a tu za chwilę 1%. Jestem podłączony w samochodzie teraz, więc ogólnie nie wiem, ile mi to pozwoli, to nagrywanie. Będę musiał chwilę poczekać, aż mi się naładuje GoPro i wtedy wam nagram. No nie wiem, ile to mi pozwoli, ale chodzi głównie o to, powiem wam tak, żeby spod tego zlewu, przez tą szafkę tam zabrać wodę. Ej, słuchajcie, spróbuję to nagrać na kablu ogólnie, bo mam cały czas podłączone tutaj, ale bateria mi się coś nie ładuje. Życie.
Więc co? Podłączamy się do tej szafki, tam już podłączyłem. Puściliśmy rurkę za skirtingiem. Przewróciliśmy się na zewnątrz. A tam na zewnątrz to nie wiem, czy bateria mi pozwoli. Szybko. Także puszczamy rurkę dookoła. Tamtędy już jest puszczona, tak jak widzicie, wystaje. Za chwilę będzie schowana z powrotem tam. Tam kolanko, następne kolanko do środka, już jesteśmy w domu. I tam tylko się już podłączymy do reszty instalacji. Wyjazd, 2%. Elegancko. Ej, fajnie, co? Nie nagrałem, jak zrobiliśmy robotę do końca. No ta bateria zrobiła mi takiego surprise'a teraz, że masakra. Ale mniej więcej jesteście w stanie sobie wyobrazić, nie? Puściliśmy rurkę za skirtingiem, nie widać, czyli to tak naprawdę wszystko wróciło na swoje miejsce. Rurka poszła na zewnątrz budynku, do tego budynku obok. Ile tam metrów? 2? 3? Jakoś tak, nie? Do tego ale, ile? Ale po błodzie wszystkie rurki poszły. No tak, ale ile było do budynku mniej więcej? 2,5 metra, 3 może? Ze 3 metry to było. Coś takiego, nie? Także teraz woda bezpośrednio ciepła dochodzi z głównego domu do tego budynku obok. Klient jest zadowolony, Boże, całował mnie po rękach, jakby przestań, chłopie. No, jak to wygląda? Będzie się mógł kąpać całą noc. No teraz powiedział, że pod prysznicem będzie mógł stać i stać, że wreszcie dziewczyny umyją włosy. Bo jak próbowały umyć użyć tego prysznica, to tej wody w tym małym karnistrze po prostu było tak mało, że musiały czekać później z tym szamponem na głowie. Że mówisz, głównie to przez dziewczyny. On robił to, co robił, nie? Bo narzekały, że nie mogą umyć głowy. Nic. Najważniejsze, że klient zadowolony, że my zrobiliśmy. Wracamy, słuchajcie, za 15:15. Jeszcze wam pokażę, ile tam udało się chłopcom dzisiaj pomurować. Let's go. Dobra, słuchajcie. Otwieramy bramkę. Chłopaków już nie ma. Ale zajrzymy, zobaczymy, ile nam zrobili, jak im poszło dzisiaj. Proszę państwa, ale rekord świata dzisiaj. Nie? No lepiej, to ją nie. Ale ładnie, naprawdę ładnie, słuchajcie, budynek. Nie no, ładnie, nie? Naprawdę to wygląda, zaczyna wyglądać jak budynek. Że sporo dzisiaj, naprawdę chłopacy bardzo dużo pracy dzisiaj zrobili. Ja wam powiem szczerze, kotwy powystawiali, tak jak widzicie. Słuchajcie, kotwy powystawiane, wszystko przygotowane. Ja się z wami żegnam, bo bateria mi robi dzisiaj kaprys. Miłego weekendu wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Cześć, dzięki.